Hey, kochani. Witajcie, tu Aleksandra z przekazem noworocznym dla Was. Tu widzicie przyrządy malarskie yy, moje do malowania obrazów, ponieważ będziecie wybierać symbol, jeden z trzech, który namaluje na Waszych oczach. Oczywiście pod świadomość wybierze ten symbol, który Was najbardziej przyciąga. Yy, hasłem takim przewodnim na dziś to. Yy, Przesłanie noworoczne, czyli wiecie co, konfrontacje i transformacje. Albo jak wolicie na odwrót, transformacje i konfrontacje w 2020 roku. Dobra, Aleksandra, do dzieła. Już się rozgadałaś. Farby zaschły. Pędzle też. Moje akrylki. Może na jedną kartkę to ja sobie wezmę, żeby w ogóle rozruszać tą moją farbkę. Wszystko robię jednym kolorem, dlatego żeby kolor wam, Was tutaj nie rozpraszał. Chodzi o symbolikę. Na Waszych oczach będę to robiła, w związku z tym yy, freestyle zupełny. Symbol numer jeden. Mhm. To będzie taki. Ups. Widzicie, 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 jaki mam sprzęt wspaniały. Wszystko się rozwala. Symbol numer jeden. Niech będzie tutaj jedynka. Tu będzie dwójeczka. Tu będzie trójeczka. Dobra, jedynkę już mamy. Teraz rysuję dwójkę. Teraz narysujemy trójkę. Dobra. Oto i jest. Szybko, konkretnie i na temat. Słuchajcie, wybieracie symbol, który was najbardziej przyciąga. Proszę bardzo. Jeden, dwa, bądź trzy. Nie ten, który Wam się podoba, słuchajcie. Podobanie się nie ma tu nic do rzeczy. Także jeszcze momento. Popatrzcie sobie, i będziemy robić rozkład. Myślę, że już tak. Myślę, że już. Także tutaj na boczek, na boczek gdzieś położymy te nasze symbole. Symbol numer jeden, niech będzie tutaj widoczny. Proszę bardzo. O, tak to zrobimy. Dla tych, którzy wybrali jedynkę, już tutaj wyciągnę z kart OSHO. Dobra, przetasowane, przetasowane, przetasowane. <laughs> Nicość. Dla jedyneczek. Nicość. Transformacja, słuchajcie. Konfrontacja i transformacja. Wiecie co, bardzo dobrze, jedyneczki. Dlaczego tą pustą przestrzeń, tę czarną dziurę tutaj, którą jedynki wybrałyście, możecie zapełnić absolutnie wszystkim, tak? Tutaj chciałaby się powiedzieć: Zobaczcie, co jest na tej karcie. Powiedzielibyście: No nic, nic. I czy rzeczywiście, czy dobrze, czy źle? W tym momencie zawsze dobrze, dlatego że to jest taki stan 2020 dla jedynek, kiedy praktycznie tu macie w tej nicości zgromadzone wszystkie możliwości. Wszystkie możliwości. Generalnie, tutaj można odnieść wrażenie, że taka życiowa podróż, pokazana tutaj na tej karcie, choć tu nie widać ani ruchu, ani przestrzeni, ani szczegółów, prawda? Że biegnie coś od nicości do nicości. Tu masz powiedziane, że tutaj możesz stwarzać absolutnie wszystko, na co masz ochotę. Yy, dlatego, że yy, ta nicość yy, to jest po prostu przestrzeń przekształcania, przestrzeń kreacji, przestrzeń tworzenia. Nicość nie jest nicością, tylko inaczej na to trzeba spojrzeć. Nicość jest wszystkim. Nicość jest wszystkim jedynko. Yy, czyli yy, wszystko może się zdarzyć w tym roku. Ta karta mówi dla jedynek, tak? Posłuchaj, jedynko. Wszystko w tym roku może się zdarzyć. Absolutnie wszystko. Nic jeszcze też nie jest przesądzone, to jest raz. Druga rzecz jest taka, że w tej przestrzeni, która zawiera wszystko, możesz kreować swoje marzenia, możesz zmieniać ścieżkę życiową, możesz, a przede wszystkim wiesz, co pośrodku tej nicości pozbywasz się takiego zamieszania. Zamartwiania się, denerwowania się czymkolwiek tak. Ambicje, które tutaj też są pokazane w tej karcie, pozostały ci w zasadzie w tym roku. Nazwałabym to resztkami ambicji, ale wiesz, w jakim takim sensie pozytywnym. Że te resztki ambicji, tak zwane, te ogonki, są po to, żeby y, tworzyć tylko to, co Ci w życiu jest potrzebne. Potrzebne to, co, to, co cię um, buduje. Tak? Że, natomiast pozbywasz się wszystkiego tego, co budowało rozpacz. W cudzysłowie budowało. Y, ta karta jest taką czernią, czarną dziurą, wygląda trochę jak przepaść. I możecie zdezorientować, prawda? To jest takie troszeczkę dezorientujące, bo generalnie taka czarna dziura, tak strasz, wydaje się jakąś odchłanią, czy nawet budzi lęk, ale tutaj jest powiedziane, że właśnie nie trzymaj się tego schematu myślowego. To, czego się boisz, może być najbardziej inspirujące w roku 2020. To, czego się lękasz, to przed czym masz największy opór. To taka dziedzina być może y, życia, której czujesz, że nie masz żadnego ukierunkowania, na przykład, nie masz żadnej wskazówki, y, możesz czuć, że, że jesteś w jakiejś próżni, że jakieś decyzje czy możliwości po prostu wciąż czekają y, na jakiś finał, konk konkret po prostu. Yy... I ty się boisz. A paradoks polega na tym, że właśnie to jest czysta potencjalność, że tu jest czysty potencjał, że to wszystko, czego się obawiasz, ma szansę yy, na, yy, na sukces, na, 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 stworze na stworzenie. To wygląda jak stwarzanie wszechświata. Yy, z chaosu i z nicości stwarza się coś. Nic i coś, prawda? Nic i coś. Nic i coś, czyli razem nicość. Nicość to jest tak naprawdę stwarzanie czegoś z niczego. Yy. Czyli tutaj to co jest ukryte, to jest, tu masz ciemnie taką fotograficzną, to jest ciemnia i to trzeba teraz wyeksponować, trzeba wywołać to zdjęcie, żeby to było widoczne dla świata. Wydobyj z tego swojego domu 12 ukryte talenty, wydobyj, wydobądź twoje marzenia, te które gdzieś tam były odsunięte. Bo wydawało ci się, że nie mają szansy na, na, na realizację, tak? Tutaj masz powiedziane, że e, zamiast prężyć się w tej nicości i się zapadać w ciszy, tu trzeba po prostu y, y, stworzyć taki oddech wychodzący, nie? Oddech wychodzący. Bo zobacz, to jest taki stan, kiedy ty bierzesz wdech, i zatrzymujesz, nie? Zatrzymujesz te marzenia, zatrzymujesz swój, swój potencjał twórczy, i teraz trzeba zrobić w 2020 roku wydech, i to będzie ta konfrontacja i transformacja. Robisz wydech, wdech i wydech, czyli ekspozycja, tak? Ekspozycja, coś namacalnego, pokazujesz się w światu. I, I to jest coś, co wschodzi, tak jak słońce, tak? Tutaj masz powiedziane, że z tej każdej pustej chwili y, tworzysz doznanie, tworzysz narodziny czegoś nowego, czegoś świętego. Akurat tak, tak, tak ta karta to pokazuje. I tu jeszcze zobaczymy, z czym te konfrontacje będą się wiązały i wyzwania. Co tutaj będziesz stwarzać? Będziesz y, stwarzać rzeczywiste efekty. Y, Musisz wziąć ten oddech głęboki i wydech. Dlaczego? Yy, dlatego, że w poprzednich latach pokazuje się taka energia czegoś pustego. Ale nie tej nicości, która stwarzać może wszystko, tylko pustosłowia, wszystkiego tego, pustych działań, które nie przynosiły efektów. Wszystko to, co ci okradało, co ci zabierało energię, co ci zabierało dobre emocje, brak logiki tutaj był, tak? Tu były takie często kłamstwa czy jakieś plany właśnie takie nierealne, iluzoryczne, bo to nie opierało się na prawdzie, tylko może na oszukiwaniu samego siebie. Po prostu jedynka wychodzi też z sama oszustwa. Wychodzi z, z takich, wiecie co, z takich jakichś e, sytuacji, które się określa stawianiem zamków z piasku, nie? Czy pisaniem palcem po wodzie. O co chodzi? E, bo tutaj też to jest karta często kopisty. Kogoś, kto wykorzystuje cudzy potencjał. A w tej karcie masz powiedziane, słuchaj, Konfrontacja w 2020 roku polega na tym, że Ty już nie będziesz korzystać z cudzych pomysłów, czyli niejako jest to włamywanie się i kradzież do czyjegoś potencjału, tylko będziesz kreować swoje, swoje własne, Twoja własna działalność, Twoja nauka, Twój postęp rzeczowy, yy, Twoje związki, tak? Yy, czyli też wychodzenie z trójkątów, yy, tworzenie, tworzenie czegoś uczciwego, Czegoś w sumie bardzo prostego i wykorzystanie wszystkich swoich ukrytych potencjałów. Przestajesz też być kopistą, naśladowcą. Jesteś twórcą w tym roku, tak? Takie masz wyzwanie i, i z tym będziesz skonfrontowany. Tu będzie ważna też informacja. <laughs> tu będzie też ważna informacja. Dokładnie, podejrzałam. Będzie ważny przepływ informacji w tym twoim nowym doświadczeniu. Hmm, będziesz tutaj y, musiał cieszyć się z taką swoją swobodą wewnętrzną i po prostu, bo to jest tak jak w, w społeczeństwie, nie? Sukces zawsze y, społeczny, y, oceniany jest właściwie przez swobody, tak? Jakim się członkowie społeczeństwa cieszą? I teraz, właśnie tutaj nie ma tej swobody, nie było w każdym razie, nie było. Dlaczego? Dlatego, że, jedyneczko droga, yy, będąc takim kopistą, naśladowcą, czy właśnie tworząc jakiś nierealny plan na życie, yy, nie jesteś wolny, nie? Nie jesteś człowiekiem wolnym. Nie jesteś człowiekiem wolnym, tylko uzależnionym od yy, jakiegoś schematu. Samokontrolującego się, którym też brakuje wiary w siebie. Tutaj jest powiedziane, że 2020 rok jest takim rokiem konfrontacyjnym, i to ta nicość zostaje zapełniona czym? Natłokiem wydarzeń i informacji szybkim działaniem, intensywną komunikacją, nauką, podróżami. Przejęciem inicjatywy, i tak jak mówię, to przejęcie inicjatywy dotyczy wszystkich dziedzin życia, czyli również związków osobistych, czyli możliwość wchodzenia w, w romansy, ale na innych zasadach niż do tej pory, nie? Tu niczego nie wykradamy komuś, energii albo też partnera jakiejś innej osobie, tu po prostu tworzy się, tworzy, zapełnia się tę pustkę życiową często, już nie tym, bo to odchodzi do przeszłości. Chociaż jest to jeszcze taką, takim elementem konfrontacyjnym, czyli jeszcze jakiś rodzaj podstępu tutaj, żeby cię przetestować, może się pojawić, ale masz tutaj też taką, taką, taką wskazówkę, żeby korzystać z wszystkich informacji, nie wchodzić też w niejasne, niepewne i nielogiczne układy, tak. Tu jest powiedziane, informacja będzie wszystkim, zapełni tę nicość też informacją. Yy, ta informacja to jest, właściwie wszystko jest informacją i masz powiedziane, naucz się rozumieć tę informację, bo to, że będzie natłok tego wszystkiego, to jest jakby jasne, ale chodzi o to, żeby zrozumieć tę informację, co się, co się, co się za tym yy, kryje. Tu masz po prostu powiedziane, żeby skorzystać z wiedzy, skorzystać z, ze swojej mądrości tutaj skorzystać ze swojej energii przede wszystkim, przede wszystkim, a ludzie, którzy się pojawiają w Twoim otoczeniu, nawet nieprzyjemni, też są nośnikami informacji. Tu widać też nieprzyjemnych ludzi, nie? którzy coś wynoszą, coś kradną, to jest jeszcze taki aspekt. Yy, przyjemnych odczuć z nimi tutaj związanych w siódemce mieczy nie ma, ale uwaga, to są nośnicy informacji, więc nośniki, przepraszam, Czyli na przykład mogą y, wnikać głęboko w Twoją y, podświadomość i przypominać Ci po prostu o czymś, co nie jest dla Ciebie dobre. A co nie jest dla Ciebie dobre, już Ci powiedziałam: brak strategii, naśladownictwo, kopiowanie, y, życie, życie energią innych, nie, kre, brak kreacji tak? często jakieś kłamliwe i, i takie y, różne akcje postaci też pustych słów, yy, braku realnych planów i działań w życiu. Z tego wychodzisz, wchodzisz w pole informacji, a w tym polu informacji, które zapełnia tą twoją nicość, Możesz absolutnie wszystko wykreować, co zechcesz, tylko to trzeba robić yy, mądrze i rozsądnie. Tak? Zobaczymy jeszcze tutaj. Co przyciągać będziesz. Będziesz przyciągać y, piękną energię czwórki buław, harmonii i równowagi. Tak, wychodzisz z jakiejś pustki. Wychodzisz z jakiejś pustki, ona się zapełnia naprawdę dobrą energią fundamentu, bo to jest karta fundamentów. W czterech buławach mamy fundament, jak wygląda ta kobieta na karcie. Tu widać błogostan. Ona jest rozświetlona, korzysta z dobrej pogody, opala się, korzysta ze słońca, tak? Doenergetyzowuje się, rozświetla. I właśnie ta przemiana będzie ku temu zmierzała, ku takiemu rozświetleniu i budowaniu fundamentów, bo tu jest tak, że często w, w 2020 roku tutaj niektóre jedynki mogą stracić absolutnie wszystko w swoim życiu, tak mogą to postrzegać. Nie mam nic. Straciłem, straciłam wszystko, ale zobacz po co. Po to, żeby tutaj yy, zapełnić to intensywnym działaniem, wypełnić to informacją, budować co? Budować dom na przykład. Bo tu stawiasz fundamenty, tu stawiasz fundamenty, czyli tworzysz coś w Saturnie i Plutonie w 2020 tworzy, i jowiszu w koziorostu, co tworzysz? Tworzysz coś długofalowego, długoterminowego. Wszystko to, co stworzysz w 2020 roku, ma szansę wieki przetrwać, także yy, opłaca się, bym powiedziała, tak? Chociaż to nie monetki, to buławy. Yy, te buławki pokazują tutaj niezwykłą kreatywność i inicjatywę. Tu jest inicjatywa, tu jest inicjatywa, tu był brak inicjatywy. Wielką kreatywność, która zapełnia tę nicość, tę, tę yy, pustkę teoretyczną, bym powiedziała, bo to żadna pustka. Ta czwóreczka pokazuje też spokój ducha. Po, spokój ducha, ta osoba tutaj już się nie martwi, że ktoś ją śledzi, tak? Że, że coś komuś kradnie, albo że ją okradają. Nie, nie, tu już tego stanu ducha nie ma. Z niepokoju do, do spokoju tutaj przechodzisz, tak? Czwórka pokazuje spokój, jest równowagą. Masz tu pokazane prosperity po prostu, szczęście. Czyli. Mm, Pokazuje się tutaj jakieś dojrzałe marzenie. Dojrzałe marzenie, ono dojrzewa w tym słońcu. To znaczy, że yy, jest bliskie spełnienia. Bliskie spełnienia jest jakiś związek, jakieś solidne, intratne przyjaźnie, yy, czy sukces zawodowy, budowanie fundamentów. Także bardzo ładnie, jedynki. Super. Dobra. Co teraz, dwujeczka? Jakby to zrobić? Czy to już wyschło? Najwyżej stół mi się pobrudzi. Będę drapać drapakiem. Dobra. Dwujeczka. Dwujeczka wygląda tak. Już sobie. Paluchy pofarbowałam na czerwono. To nic. Dojrzałość. Dojrzałość, moi drodzy. Tu jest pełnia wiosny i rozkwitu. Proszę, dwójki, zobaczcie. Macie tutaj taką kulę rozświetlenia. Konfrontacja. będzie, do, w, w, Będziecie skonfrontowani w 2020 roku. <laughs> Z dopełnianiem się czegoś, bo tu, tak mamy, jak kartę świata, bardzo podobny wydźwięk, kończenie jakiegoś cyklu, a jednocześnie rozpoczynanie nowej drogi, pójścia w coś nowego, i do tego potrzeba dużej dojrzałości, i wy właśnie dojrzewacie. Dojrzewacie, i tu jest pokazane, że to już trwa od pewnego czasu, ta dojrzałość, bo to jest taka wiosna, która istnieje od zawsze w tej karcie. Trochę tak wybiegasz za bardzo w przód, jak najdalej, ale możesz być zaskoczony, że właściwie osiągnięcie celu tu już masz na wyciągnięcie ręki. Dwójki w przeciwieństwie do jedynek nie stwarzają od zera. Wy tutaj już jesteście w transformacji od jakiegoś czasu. Jesteście już na takim etapie, kiedy w zasadzie. Coś się dopełnia, czyli to jest etap obsypywania kwiatami. To jest taka duchowa wiosna w 2020 roku. No, widocznie na to sobie zasłużyły dwójki. Yy, dlatego, że tutaj widać pełny rozkwit i to jest całkowita taka otwartość. Tu jest osiąganie pełni rozkwitu, tak? Takiego najpiękniejszego zjawiska, rozkwitu kwiatów w, w, w słońcu porannym czy w słońcu wiosennym. O co tutaj chodzi? Osiągacie w 2020 roku pewną dojrzałość, ale wiecie co? Dla kobiet to tu oczywiście naj, bardzo często pokazana jest ciąża, ciąża narodziny dziecka, albo projekt, jak, projekt jakiś dla wszystkich innych, yy, dla wszystkich nas powiedzmy. Jest to yy, taki stan i emocjonalny, i duchowy, i psychiczny, i materialny którym y, wszystko ma szansę się zmaterializować y, w, w takim pełnym rozkwicie. To jest ten zenit, to jest punkt kulminacyjny, y, to jest to, co się rodzi, rodzi się już dojrzałe. Y, więc y, masz tu powiedziane, że tak, po pierwsze wzrost sił witalnych, na pewno poprawa zdrowia. Y, na pewno y, tutaj musisz pamiętać o tym, że to jest taki też rozkwit wewnętrzny, ta pełnia taka która powoduje, że ty nie zależysz od miejsca. Tu też są przeprowadzki i podróże. Ty nie zależysz od miejsca, bo ta twoja pełnia rozkwitu jest w tobie i gdziekolwiek będziesz w świecie w 2020, będziesz miał takie poczucie spełnienia, że jesteś we właściwym miejscu. Tu jest nieograniczony ruch pokazany w tej karcie. W związku z tym faktycznie przemieszczania, podróże, przeprowadzki, zmiana kierunku radykalna, w zasadzie wszystko, dlatego że ta karta mówi, że człowiek w, tu w tym stanie ducha, może pójść w dowolnym kierunku, w dowolnym kierunku. I to nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie pójdzie, dlatego, że czynniki zewnętrzne nie będą tutaj w stanie naruszyć Ci, yy, naruszyć Twojej radości i dojrzałości. W 2020 docierasz do takiej harmonii i, i tej upragnionej przestrzeni, i czujesz się w w taki jakby w, takim, w takiej kopule ochronnej, nie? W takiej szklanej, ochronnej kuli, że po prostu nic nie jest w stanie Ci zagrozić. Yy, i, I to jest takie poczucie w tym roku, że Ty yy, dochodzisz, doprowadzasz jakiś projekt lub jakiś fragment swojego życia, zwłaszcza ten, na którym Ci bardzo zależy, do doskonałości. Do doskonałości, czyli do takiego... Ale to nie działo się bez przyczyny, tak? Ty sobie na to zasłużyłeś. Dlaczego? Bo wszystkie dokonania życiowe, jakie były wcześniej, które miały miejsce, yy, to jest prezent. To jest prezent. Ta karta wypada wtedy, kiedy yy, ten moment niesie ze sobą prezent za dobrze właśnie wykonaną ciężką pracę. Czyli ja bym powiedziała tak, że w 2020 roku po prostu. Dwójki dostają prezent za swoją ciężką pracę. I teraz sobie odpowiedzą, tak? Jaką pracę wykonały? Co było dla nich najcięższe? Co spowodowało, że podstawy teraz mogą być stabilne? Dlatego, że tutaj to jest karta po prostu osiągania sukcesu i pomyślności. To jest, to jest jasne. Także lepiej być nie mogło. Na tyle kart akurat dwójką wypadła ta karta. To znaczy, że. Mm, bardzo dużo zadziało się wewnątrz ciebie. To jest efekt zmian wewnątrz ciebie, to jest efekt Twojej wewnętrznej przemiany. Także dwójka tutaj nie jest nowicjuszem, tylko jest po prostu jeśli chodzi o duchową przemianę, też już tutaj dosyć mocno jednostką zaawansowaną. W związku z czym doprowadza do, do, do mistrzostwa i do rozkwitu też świat materii, świat zewnętrzny, który jest jakby na jej usługach, tak? Jeszcze doprecyzujmy, pokażmy tutaj ten kierunek konfrontacji, kierunek konfrontacji Rydwan. Oczywiście no to jest po prostu yy, realizacja i sukces pokazana z impetem. Dzieje się to bardzo szybko. Rzeczywiście, podróże i wyjazdy w tej karcie, i przeprowadzki, to o czym było wcześniej, nowy etap w życiu, który będzie polegał na pokonaniu wszelkich dotychczasowych trudności życiowych. I tu jest też to właśnie otrzymywanie tego prezentu. Tu też macie pomoc, pomoc i wsparcie ze strony, ze strony różnych osób, tak? Będziecie na swojej drodze spotykać osoby, które Wam mogą ułatwić awans. Czy właśnie doprowadzić do jakichś wyjazdów służbowych, który wam będzie zresztą, będzie bardzo taki będzie do, dobrym krokiem na, na ścieżce kariery dla kobiet, w, tutaj w kontekście dojrzałości, czyli ciąży, czy w ogóle spełnienia emocjonalnego jest seksualność męska, czyli też jest nowy partner bądź lub, lub i jednocześnie. Kupno y, nieruchomości albo bardziej ruchomości, też tu się pokazuje. Ruchomość. <noise> Możecie sobie nowy samochód kupić, tak y, spłycając zagadnienie, tak? Y, również, również. Także zmiany w kierunku y, y, sukcesu jest to ten rodzaj właśnie takiej przychylnej konfrontacji. Dlaczego? Dlatego, że z czego wychodzicie? Wychodzicie, y, czy opuszczacie może terytoria y, y, tak zwanej głupoty. Tu macie zderzenie dojrzałości z energią z wychodzeniem z głupca, czyli z niedojrzałości tu macie dojrzałość, tu macie niedojrzałość to jest radykalna zmiana na plus, dlatego że energie, które będą Was omijać szerokim łukiem, to są energie naiwności, niedojrzałości czy niepotrzebnego ryzyka tak? czy jakieś utraty okazji tu nie, tutaj macie wykorzystanie wszystkich okazji w sposób bardzo taki no, dość szybki, dynamiczny i wychodzenie z jakiejś niedojrzałości. niedojrzałości, czyli z czego projekty, które wcześniej gdzieś tam po prostu wydawały się może dość naiwne, czy niedojrzałe, w tym roku przechodzą transformację w kierunku właśnie tego rozkwitu i umocowania, tak? Umocowania się w, w, w realu na, na, na lepszych zasadach. Co będziecie przyciągać wobec tego dwójeczki, co dwójki będą tutaj przyciągały? Przemianę to jest karta śmierci. To jest też tutaj, w kontekście dojrzałości, to jest transformacja, tak? To jest transformacja. Ta karta tutaj mówi zawsze o. Wiecie o czym? O takiej przemianie wewnętrznej, która doprowadza do zmian widocznych na zewnątrz, prawda? Zresztą tutaj wielkie arkanum, i tutaj wielkie arkanum, i tutaj wielkie arkanum. Trzy wielkie arkana. Wychodzenie z niedojrzałości, bo coś dojrzało, tak jak dziecko, które wychodzi na świat, ale to może być absolutnie wszystko o tym było na początku rodzaj sukcesu i to wszystko y, transformuje w kierunku właśnie głębokiej przemiany, też duchowej, Ale to, co na wewnątrz wychodzi, tak? Z ciebie i ukazuje się na zewnątrz. Z tego kokonu wychodzi yy, piękny motyl. Motyl jest zawsze symbolem głębokiej transformacji. Także nie, bez wątpienia 2020 rok będzie dla Was urokiem przełomowym zresztą ja myślę, że dla wszystkich, tylko dla każdego inaczej to się zamanifestuje. Yy. Bądź też bardzo podobnie, bądź też bardzo podobnie. Tutaj w karcie śmierci masz powiedziane, że takie nawołanie właściwie bądź gotowy na zmianę i swojej mentalności, i swoich przyzwyczajeń. No tu widać, zmiana mentalności radykalna w kierunku właśnie dojrzałości. I tu jest konkretyzowanie marzeń, konkretyzowanie marzeń w Rydwanie i w tej karcie, po to to wszystko się dzieje. I masz powiedziane, że jeżeli jakaś droga prowadziła cię donikąd, tak jak tutaj w Głupców w przeszłości, tak, prowadziła cię donikąd. To teraz przychodzi czas na wybór zupełnie innej drogi w Rydwanie, bo tu też są dwie drogi do wyboru. Dwa sfinksy, który, którym, yy, którymi kieruje ten, który powozi rdwanem, prawda? No więc właśnie, tu jest rezygnacja właśnie z jakiejś dotychczasowej drogi, która prowadziła donikąd, która prowadziła donikąd. Mhm. Dobra, jeszcze mam ochotę Wam dociągnąć jakąś kartę. Tak czuję, że mogłabym. Zobaczmy inną. Karty klucza. No i tutaj jest as mieczy jeszcze pokazany. Tu rzeczywiście widać tę dojrzałość. Tutaj jest odróżnianie faktów od jakichś iluzji. Tutaj są mądre decyzje, logiczne. Tu jest ten błysk prawdy. I tu jest rzeczywiście w tym labiryncie zdarzeń ten... Miecz wycelowany jest prosto w jakiś konkretny punkt, w konkretny punkt. Często jest to też karta odcięć, czyli jakaś część dwójek, wchodząc w dojrzalsze, lepsze życie, yy, zmieniając je w kierunku właśnie jakiejś doskonałości, osiągania tego rozkwitu, bo tu jest zbieranie yy, owoców, czyli yy, ten prezent, tak? Wynagrodzenie za ciężką pracę, tak najogólniej. To prawdopodobnie to będzie wiązało się dla niektórych z jakimiś rozstaniami, z przecięciem jakichś starych więzów, które nam nie służyły, tak? które były jakie niedojrzałe, naiwne, lekkomyślne, zbyt ryzykowne. Ok? Teraz trójeczki. Symbol numer 3. Zobaczmy. Próbuję jakoś tak zagiąć. Za dużo nakładłam tej farby i teraz jest trudność z wyschnięciem. Dobra, pędzelkiem tutaj. Tak przytrzymam, może, uh -huh. żeby tutaj nam energetycznie się zgadzało, więc musi być widoczny symbol. Mamy tutaj do czynienia z promieniowaniem kształtu. To jest bardzo ważne. I teraz zobaczmy, co tutaj trójeczki mają. konfrontację Ostatnio zawsze biorę kompromis. Kompromis. A tu słyszę właśnie, nie idź na zgniły kompromis. To, co mówiłam w przesłaniu na nowy rok. Tutaj warto sobie Yy, przesłuchać tego przesłania noworocznego z życzeniami dla was yy, bo wiecie co to właśnie yy, dokładnie usłyszałam nie idź na te zgniłe kompromisy dokładnie to właśnie zawarłam w życzeniach dla was nie idź na kompromis i po prostu i nie kompromituj się o coś takiego nie idź na kompromis i nie kompromituj się co ta karta pokazuje zobacz nie idź na łatwe kompromisy w roku 2020 na ten zgniły kompromis, zobacz, to są dwie takie osoby, które ma, są w takim zacietrzewieniu, w takim stanie umysłu i ducha zabójcy, bym powiedziała. A wiesz dlaczego? Bo właśnie ta karta odnosi się do dawnego sądu w Japonii, czyli po prostu tutaj pokazani są mężczyźni, którzy są wybierani do służby spośród przestępców. Taki był zwyczaj kiedyś w dawnej Japonii, że właśnie e, wybierano przestępców, y, których kastrowano w dodatku, ponieważ. Dlaczego właśnie? Bo oni się świetnie orientowali na procedurach sądów, ponieważ często przed sądem stawali, <laughs> y, więc później po tej kastracji znajdowali takie zatrudnienie właśnie. Wiesz, w czym w centrum intryk politycznych, intryk społecznych. No i trzeba przyznać, że osiągali znaczne wpływy w tej hierarchii społecznej, dlatego że ta zakulisowa działalność przynosiła im dosyć duże profity. I te osoby, dlaczego o tym mówię? Bo te osoby na tej karcie przypominają, że gdy właśnie idzie się na taki kompromis z naszą własną prawdą, to czeka nas hmm, paskudna konspiracja. Może do tego usłyszałam właśnie. Nie idź na kompromis i nie kompromituj się. Żeby uniknąć tej paskudnej konspiracji. Tu masz powiedziane, że w 2020 roku yy, taką Transformacją i wyzwaniem będzie dla Ciebie wyjście komuś naprzeciw. Zrozumienie czego? No, odmiennego punktu widzenia. Tu mamy ten dualizm pokazany. I tu trzeba będzie spróbować zadziałać tak, żeby osiągnąć harmonię. To jedno. Ale z drugiej strony. Wiesz, nie podkładać się. Nie podkładać się to znaczy jedy, dwójeczko, nie zdradzać własnych ideałów. Nie zdradzać własnej prawdy. Gdy się zwykle przyjrzymy tym, tym takim konfrontacjom, które polegają na kompromisie, to to dojdziemy do wniosku, kochani, że yy, zwykle chcemy coś zyskać poprzez kompromis, tak? Kompromis tak naprawdę powoduje, ja nie lubię tego słowa, bo dla mnie kompromis to jest takie zniewolenie, to jest rezygnacja z, jak, z jakiejś części siebie, bo ja na coś się muszę zgodzić, prawda? Więc yy, zwykle chcemy coś zyskać, albo władzę, albo czyjąś aprobatę, o, najczęściej aprobatę, yy, i tu dwójka ma powiedziane, że jeżeli cię to pociąga, to strzeż się, dlatego że zyski z takiego kompromisu w 2020 roku zostawią niestety gorycz w ustach. Gorycz w ustach. W związku z tym, yy, jest tu powiedziane, żeby nie być, nie, nie iść na tak zwane cwaniactwo, tak? Yy, dlatego, że kompromis nie spowoduje Twojego rozwoju. Chodzi o to, że w 2020 roku kompromis nie jest tutaj. Wytrychem do lepszego życia jest półśrodkiem. Jest tu powiedziane, że te półśrodki stworzą więcej zamieszania niż, niż pomogą, więc na pewno nie pomogą w konsekwencji. I to może być tak, że ty na przykład zamiast prosić o pomoc, będzie cię tutaj kusiło, żeby, żeby iść na kompromis z kimś, tak? Na jakiś kompromis. No bo proszenie o pomoc może być poniżej twojej godności, w twoim mniemaniu, może być takim policzkiem. Yy, yy, a tymczasem ten kompromis, wiesz, zgniły, tak zwany, on cię wprawi w większe zakłopotanie, niż tobie się yy, wydaje. I tu jest właśnie, yy, i ty to zrozumiesz w 2020 roku, że kompromis w niczym nie pomaga, tylko jest sposobem na utknięcie w miejscu. I dlatego to jest też taka karta ostrzegawcza dla trójek, nie żeby nie utknąć w tym jednym miejscu, żeby nie iść na kompromisy. Wiesz o co chodzi, yy, trójeczko, yy, żeby nie tłumić yy, w sobie yy, tego, czego naprawdę chcesz, bo jeżeli to stłumisz, to właśnie. Prosisz, jakby o akceptację, tak? Natomiast pytanie: Co w sobie zabijasz, z czego rezygnujesz? E, masz tu powiedziane tak, że w 2020 roku wydarzenia i okoliczności i ludzie, których spotkasz, właśnie być może tutaj będziesz skonfrontowany z kimś właśnie w rodzaju takich zakulisowych działań, to po to żebyś y, niczego w sobie nie powstrzymywał y, to znaczy żebyś yy... Wyszedł z jakiegoś zagubienia, żebyś zaczął swoją podróż w kierunku swojej własnej prawdy. Także w odróżnieniu od jedynek i dwójek, to energia tutaj to jest taka energia poszukiwania swojej prawdy, nie? Przestajecie iść na kompromisy w 2020 roku, ponieważ te kompromisy Wam kompletnie nie będą pasowały. Zobaczmy dlaczego. No właśnie odwrócona kapłanka, albo tutaj yy, w, w takim kontekście duchowym yy, jest tu sporo nieprawdy. Rzeczywiście to, te działania, które powstrzymujecie, godząc się na kompromisy, powodują, czy wynikają, może być jedno i drugie z kompleksów, albo doprowadzać do kompleksów, do poczucia niższości. Do jakiegoś fatalizmu, a generalnie to biorą się prawdopodobnie ze strachu przed, przed życiem, po prostu, przed podejmowaniem swoich własnych yy, decyzji. Yy, bo w odwróconej kapłance z, z pokazano sporo fatalizmu, yy, kompleksów, problemów psychicznych, czy przywiązania do tego, co myślą o nas inni ludzie na nasz temat, na temat naszych działań, czy nas akceptują, czy nie. Tu jest gra pod publiczkę, i tu też jest gra pod publiczkę pokazywanie się też w lepszym świetle, ale pokazywanie się w lepszym świetle to znaczy kłamstwo polegające na tym, że pokazujemy coś, czego w nas naprawdę nie ma. Gdzieś tam tylko opakowanie, tak? Jest eksponowane. Natomiast boimy się wyznać prawdę o sobie, bo boimy się odrzucenia. Tu pokazuje się nadwrażliwość emocjonalna i sporo cierpienia w kapłance, ale odwraca się. Wy z tego stanu wychodzicie. To jest też opuszczanie introwertyzmu, tak? Ale tutaj to jest właśnie takie też konfrontacyjne, takie zderzenie kulturowe, bym powiedziała, duchowości z materią. To jest jeszcze taki aspekt. Bardzo tutaj istotne będzie takie przetransformowanie tej energii dla trójek, po to, żeby też zwrócić na tu i teraz. Zwrócić uwagę na tu i teraz, czyli urzeczywistnić swoje pragnienia. Bo tak, bo I to będzie jakimś takim prawdziwym też celem, bo idąc na kompromisy, rezygnujecie wieszcie z czego? Z realizacji prawdziwego celu życiowego. Nie? Chodzi o to, żeby tutaj yy, w Twojej świadomości yy, istniała taka yy, reguła, yy, która będzie sprzyjała rozwojowi też Twojej duszy, bo przy odwróconej kapłance niestety do tego rozwoju duchowego nie dochodzi, bo ty holistycznie nie patrzysz na świat, yy, to znaczy ja nie mówię, że w ogóle nie patrzysz holistycznie na świat, tylko po prostu. Yy, no, jednak jest tu pokazane życie w takiej klauzurze, nie? W odwróconej kapłance. Z dala od świata, z dala od ludzi. To jest takie oddalanie się od wewnętrznej kontemplacji, dlatego że tu jest chęć właśnie przypodobania się komuś albo żeby nie stracić przyjaciela, albo żeby nie stracić partnera życiowego. A tu trzeba wiesz co? W 2020 rok skonfrontuje cię z bezkompromisowością. Po prostu zdemaskuje wszystko to, co jest zakryte, tak? To, co sięga tutaj bezpośrednio do źródła. Yy, i, ale niestety niezbyt delikatny sposób, bo tu nie ma delikatności. Więc na to bądź przygotowana, przygotowany trójeczko. Że to tutaj delikatności w tym nie będzie. Ale jeżeli macie to przebudzić, dokładnie przebudzić i przebudzicie. Przebudzicie do tego, żeby pewnych rzeczy nie opóźniać. Bo wiesz co, za tobą jak taki ogon ciągnie się opóźnianie wszystkiego, yy, kończenia, zakończenia, transformowania planów. Yy, sporo jest w tej karcie i w tej takiego perfekcjonizmu chorego, ale to nie znaczy, że wszystko robię najlepiej, czy chcę, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Perfekcjonizm to też jest coś takiego, że nigdy z siebie nie jestem zadowolony, zadowolona, nie? Co bym nie zrobiła? Yy, mam też takie pretensje do innych. Do otoczenia, ale najczęściej perfekcjonista jest krytyczny, samokrytyczny, bardzo, bardzo, w stosunku do siebie najbardziej. Ciągle mu się nie podoba to, co sam robi, ale to często też. Yy... Projektuje na innych ludziach, bo to, to jest energia, która jak reakcja łańcuchowa y, się przetwarza, czyli tutaj mamy nieumiejętność dostrzegania, y, nieumiejętność cieszenia się życiem, nieumiejętność cieszenia się tu i teraz, chwilą obecną, dostrzeganie szczęścia w małych chwilach, sporo braku takiej tolerancji dla siebie, dla innych ludzi, zrozumienia tych ludzkich słabości. Mogą być tu zachowania jakieś nie, takie też agresywne. I teraz uwaga, uwaga. Tutaj mamy głęboką transformację polegającą na opuszczeniu tego stanu albo w tobie, albo wokół ciebie. Bo niewykluczone, że właśnie ty nie idziesz już na kompromis z takimi właśnie ludźmi, bo to nie musisz być ty. Po prostu ty już się nie kompromitujesz. Bo wiesz, to jest kompromitacją wchodzenie w układy też z takimi ludźmi, nie? Którzy ci nie pasują, ale z jakichś powodów cię powstrzymują przed, przed wyjściem z tego układu i ty z nimi pracujesz albo godzisz się na, na, na daleko posunięte właśnie kompromisy. Godzisz się na niewygodne sytuacje, to może być partner życiowy, w tym, w tym w tej czwórce buław, i przy kapłance, ale tu te karty są odwrócone: czyli czy żona, czy partnerka, czy kochanka, czy ktokolwiek. To tu wygląda w odwróceniu jako coś, co nie spełnia Twoich oczekiwań. Ja widzę, że niektóre trójki już na kompromis nie pójdą i wyjdą z małżeństwa, bo tutaj jest odwrócona żona, odwrócona kochanka, i dom stoi na głowie, czyli po prostu fundamenty się rozlatują. Koniec opóźnianiem pewnych spraw. Tam, gdzie trzeba będzie dokonać cięć, to trójki tutaj mają powiedziane, że bardzo dużo tutaj będzie opuszczania związków formalnych i nieformalnych, tak? W tym roku. Będą, będą, będą rozstania. Ale one są konieczne, żeby się już nie kompromitować, kochani. Żeby się już nie kompromitować. Rozjaśnijmy jeszcze sytuację. No, oczywiście, tutaj mamy szóstkę kielichów. Znowu pokazuje się rodzina. Po co jest, ta, po, co jest po co jest wychodzenie z tej kompromitacji, zwanej kompromisem? W cudzysłowie, kompromisem. A tak naprawdę to jest inne słowo, na K, kompromitacja. Po to, żeby. Dojść do stanu szóstki kielichów, a w szóstce kielichów macie miłość bezwarunkową. Dawanie z serca, yy, tu jest yy, babcia w otoczeniu wduków, tu jest taka miłość, która niczego nie żąda w zamian, nie? Tu jest jednocześnie pokazana taka sytuacja... Yy, sięgania do Twojego pierwotnego źródła. Tutaj spotykasz też bratnią duszę. Yy, generalnie oczyszczasz teren i wychodzisz z kompromitacji po to, żeby pozwolić sobie na lepsze przeżywanie swojego życia. Odżywają Twoje resentymenty z przeszłości. Przypominasz sobie, jakie miałem marzenia, kim chciałem kiedyś być jako dziecko. Kiedy ba babcia czytała mi, czy matka, te bajki, te książeczki, tak? Co ja wtedy sobie wyobrażałem? Yy, jak ja siebie widziałem w przyszłości jako osobę dorosłą? Teraz się okazuje, że poszłem na kompromis, na kompromis, na tację zwaną kompromisem, która przewróciła moje życie do góry nogami. Straciłem balans, podstawy egzystencji, tak naprawdę, i w 2020 roku odgrzebuję moje, moje, moje pragnienia. To, co zawsze chciałeś chciałaś robić w życiu, kim chciałaś, chciałeś być, tak? Otwierasz tutaj sobie nowe przestrzenie. Energii, także bardzo fajnie. I nie tylko, materii też. Tutaj mamy przemianę emocjonalną, uczuciową pokazaną. Wobec tego, yy, zobaczmy tutaj, yy, co będziesz przyciągać. Będziesz yy, przyciągać yy, królową buła. No czyli właśnie to jest ta osoba no, dokładnie osoba, ale wiesz, yy, może ta osoba w Twoim życiu pełnić jakąś ważką rolę w 2020. Ktoś w w Królowej Buław, a jeśli chodziłoby o energię, no królowa Buław to oczywiście Baran, Lew Strzelec. Kobieta samodzielna, kobieta, która wie czego chce, ona się nie waha, tak? Mało tego, ona na kompromisy nigdy nie idzie. Absolutnie. Ta kobieta nigdy nie idzie na kompromisy. To jest kobieta, która yy, idzie tam, gdzie chce robić to, co chce i, i nie podkłada się, że tak powiem, brzydko. Tak jak w tej karcie, nie? A później pozostaje gorzki smak w ustach, nie? Tu. Słuchajcie, kochani, jakby nie było, to jest pokazana sytuacja y, powrotu do korzeni, czyli y, powrotu do źródła, czyli y, w tej energii y, do tego, kim zawsze chciałyście, chcieliście być. Co zawsze chcieliście, chciałyście w życiu robić. Piękna energia, słuchajcie, bo tutaj jest przejmowanie steru własnego życia. Tutaj z tych dwójki osób y, mamy redukcję, pomniejszenie do jednej osoby, ale jednej, która jest świadoma celu, która jest świadoma celu, świadoma y, swoich działań, y, świadoma y, życia codziennego. Tu macie spełnienie zawodowe, karierę. Projekt, ale dużo też takich, y, takiej, takiej namiętnej pasji do życia. Namiętna pasja, która może być wszystkim i objawiać się w emocjach i w miłości, i namiętna pasja dotycząca zawodu. Y, ale nie rozczarowania, tylko zawodu, czyli profesji. O to mi tu chodziło i pewnie y, domyślicie się, domyślaliście się, że o to chodzi. Y, ta królowa tutaj jest. Kobietą pomysłową, macie w tym roku intuicję, następuje taka przemiana, która doprowadza was do tego, żeby wzmocnić swój charakter. Bo w przypadku tej kompromitacji, tego koniby kompromisu, tak naprawdę jest słabość i uległość. Zresztą odwrócona kapłanka jest bardzo słaba i uległa. Ona niewiele ma do powiedzenia. To jest taka szara, cicha mysz, tak naprawdę. A tu wychodzicie w jakiej pozycji? Na jakiej pozycji? Pomysłu, intuicji, silnego charakteru, dużej zmysłowości, tak? dużej siły wewnętrznej. Także wygląda to, powiedziałabym, doskonale. Ta królowa, w, akurat w tej talii, została nazwana, już Wam powiem jak. No to jest kobieta, oczywiście, bardzo kreatywna, jak zawsze. W tej talii ją nazwano, już Wam mówię, bo tu jest nieco inaczej. Yy, osobą zaufaną. Osoba zaufana. Osoba zaufana. Tu był ktoś, komu ufać nie można. Tu tak samo, tu tak samo, a tu już nam się zmienia energetyka, bo tu chodzi o ten cel wyższy, tak? Cel wyższy, do którego rok 2020 ma doprowadzić do większego zaufania sobie i innym. Spotykać będziesz też być może takie osoby zaufane na swojej drodze i sam się staniesz godny zaufania. Ta zaufana osoba to jest osoba przyjazna, niezawodna, szczera, yy, używa tutaj logicznych i takich praktycznych zdolności yy, i tu właśnie o to chodzi, żeby zbliżyć się do tego swojego marzenia, dokładnie trzeba przejść przez tę przemianę, yy, przez... Yy, też skorzystanie z tych w sposób praktyczny ze swoich talentów i zdolności, i dokładnie iść tam, gdzie się zawsze chciało. Być może odżyją jeszcze marzenia z dzieciństwa, być może, bo ta karta często to pokazuje. Tak, także przekaz yy, w gruncie rzeczy bardzo pozytywny. Dla trójek chyba najtrudniejszy jednak, bo tutaj yy, ten punkt startowy, początkowy, jest dosyć taki problematyczny. Tu lekkości bytu nie ma i nie będzie, ale pamiętajcie, że zawsze jest ten właściwy moment na zmianę, yy, ponieważ właśnie to, czego masz się nauczyć, tu już zostało przewidziane w Bożym Planie na dużo wcześniej, na długo wcześniej właśnie tutaj. Być może jeszcze w czasach Twojego dzieciństwa i coś zostało zarzucone, zaprzepaszczone. No to ten rok będzie yy, potrzebny, by odbudować marzenia. Także to wszystko, kochani, trzy przesłania, różniące się dosyć istotne, istotnie, ale niosące dużo nadziei. Także z takim poczuciem nadziei i konieczności przetransformowania pewnych aspektów yy, dokuczliwych swojego życia w tym kierunku, takim lepszym, bardziej owocnym, pozytywnym dla Was. Żegnam Was i życzę dużo, dużo, dużo szczęścia. Pa! pa.